Myślę, że możemy zacząć. Więc jeśli już Państwo założyli sobie konta i są w tym samym miejscu, co ja tutaj, czyli widzą jakby spis swoich, jakby już moje ostatnie projekty, to dzisiaj sobie ja Państwu pokażę funkcjonowanie programu. Zrobimy sobie model, więc jak już ktoś ma konto, to oczywiście może za mną podążać. Jeśli ktoś nie ma konta, no oczywiście też może sobie patrzeć. My sobie dzisiaj zrobimy kubek z łóżkiem. Osoby, które były na naszych szkoleniach z modelowania 3D, wiedzą, że to jest chyba najbardziej popularny model. Jest to najbardziej popularny model i zawsze tutaj był wykorzystywany głównie Patryk do robienia łóżek, bo jest tym ekspertem. Dzisiaj mam nadzieję, że Patryk nam nie będzie potrzebny. Zrobimy to w bardzo prosty sposób. Więc zaczynamy od utworzenia nowego projektu. Więc jak już utworzyliśmy sobie nowy projekt, to zaczniemy od głównego ciała naszego kubka. No, widzę, że na chwilkę przycięło. Już to chyba pomimo tego, że jednak wszyscy siedzą w domu, to obciążenie internetu jest bardzo duże. Zaczniemy od głównego ciała naszego kubka. Czyli pierwsze, co zrobimy, to ustawimy sobie stożek. Możemy sobie na niego kliknąć i ustawić go w dowolnym miejscu na naszej płaszczyźnie roboczej. W tym momencie możemy sobie ten stożek, w sumie nie tylko teraz, ale w dowolnym momencie korzystania z programu, możemy w dowolnym momencie sobie ten stożek, jego wymiary zmienić. Możemy sobie ten stożek edytować. Więc zaczniemy od ustawienia promieni tego stożka. Możemy też zmienić promień górny i promień podstawy. Zaczniemy sobie od ustawienia promienia górnego. Jak mamy tutaj taki okno po prawej stronie, nazywające się kształt, my możemy edytować wymiary tego stożka. Mamy promień górny, możemy to zrobić albo suwakiem, co jest dosyć mało intuicyjne i ja bardzo za tym nie przypadam, albo też po prostu wpisać wymiar. Ja sobie już kilka razy ten taki kubeczek zrobiłem. Czyli promień górny ustawiamy sobie na 25, naciskamy Enter. Od razu zobaczymy, że nasz obiekt zacznie się zmieniać. Też jeśli chodzi o sterowanie w programie, to jeśli klikną Państwo prawym przyciskiem w dowolne miejsce, tak naprawdę, będą trzymać ten prawy przycisk i przesuwać, to Państwo zobaczą, że po prostu cały widok nam się będzie obracał. Jest też kostka do manipulacji widokiem w lewym górnym rogu. I też to jest coś, co pojawiało się w innych programach, czyli w 1.2.3D Design oraz w AutoCADzie, czy nie w AutoCADzie, tylko w Fusion 360. To ona rzeczywiście tak działa tak samo, czyli gdziekolwiek sobie klikniemy, albo czy na nią klikniemy lewym przyciskiem i będziemy ruszać, też możemy sobie tym naszym widokiem sterować. Dobrze. To mamy promień górny. I teraz jeszcze zmieniamy sobie promień podstawy na 20. Czyli klikamy na wymiar, wpisujemy 20, naciskamy Enter. No i jedyne, co nam zostało, to zmiana wysokości. No i ja sobie ustawiam wysokość na 50. I teraz kolejnym krokiem będzie wycięcie otworu w środku. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Pierwsze, co zrobimy, to sobie skopiujemy ten obiekt. Możemy to zrobić tak. Mamy zaznaczony nasz obiekt. I tutaj w lewym górnym rogu mamy, to jest chyba jedyna funkcja, która nie dostała jeszcze polskiej nazwy, co mnie bardzo dziwi. Myślę, że to przez jakiś błąd po prostu. Mamy nazwę Duplicate and Repeat, albo też skrót klawiszowy Ctrl-D. Jak go naciśniemy, to automatycznie zostanie utworzony nowy obiekt i ten nowy obiekt też będzie zaznaczony od razu. Czyli jak naciśniemy, to możemy zobaczyć, że na chwilkę straciliśmy na naszym ekranie jakby zaznaczenie i to został utworzony nowy obiekt i zaznaczony. I w tym momencie, jak Państwo zobaczą, tutaj może tego jeszcze tak dobrze nie widać, ale w tym momencie mam dwa obiekty na siebie nałożone. I teraz chciałbym ten nowy obiekt utworzyć w taki sposób, żeby mógł wyciąć środek tego kubka.
Więc możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Po prostu sobie ten nasz kubek, że tak powiem, przeskalujemy. Możemy też, że jakby nawet dla naszego komfortu psychicznego ten kubek w sumie wyciągnąć, czyli możemy sobie złapać na dowolnym miejscu tego naszego stożka i po prostu ten obiekt wysunąć. Jak ten obiekt wysuniemy, to możemy te nasze wymiary sobie zmienić. W jaki sposób? Jak możemy sobie troszkę przesunąć ekran, żeby przesunąć sam widok naszego ekranu, czyli to jakby naszej kamery, to gdzie patrzymy, to przyciskając w dowolne miejsce na środkowy przycisk myszki, czy też scroll, możemy po prostu i trzymając, możemy po prostu sobie manipulować tym widokiem, albo też tak jak mówiłem tutaj tą kostką. I oczywiście kręcąc kółkiem w myszce scrollem możemy sobie przybliżać i oddalać. Super. Ok, czyli teraz jak chcemy zmienić sobie wymiar naszego obiektu, możemy albo po prostu raz kliknąć sobie na tą kropkę w rogu, wtedy nam się pojawią wartości, czyli możemy zobaczyć, że tutaj mamy 50 mm na 50 mm i w tym momencie jak klikniemy na ten wymiar, to możemy też go zmienić. Czyli na przykład ja już mam przetestowane wartości, czyli możemy to wpisać 40 i tutaj na dole też 40. I możemy też jednocześnie troszkę sobie naszą wysokość zmienić, też mniej więcej na 40 mm. I teraz to, co musimy zrobić, to musimy ten nowy i pomieszany obiekt osadzić w tym kubku, tym głównym obiekcie, który będzie naszym kubkiem. Oczywiście nie musimy tego robić na oko, czyli starać się teraz ten obiekt tutaj gdzieś wepchnąć, tylko możemy to w bardzo prosty sposób zrobić za pomocą funkcji wyrównań. Jak to zrobić? Musimy oba obiekty zaznaczyć. Możemy je zaznaczyć poprzez zaznaczanie płaszczyzną, czyli po prostu od jednego rogu do drugiego przeciągamy sobie, tak jakbyśmy zaznaczali foldery w Windowsie na przykład. I w tym momencie aktywuje nam się też funkcja wyrównań. Ją możemy aktywować poprzez przyciśnięcie skrótu klawiszowego L, albo tutaj w prawym górnym rogu, tutaj mamy kilka ikon, jedna z nich, druga od prawej, to jest wyrównaj. Ja naciskam skrót klawiszowy L. I teraz jak wciśniemy sobie ten przycisk, pojawią nam się takie kropki. Takie kropeczki nam się pojawią czarne. Te czarne kropki pozwalają nam na wskazanie, do czego chcemy wyrównywać. Ja teraz chcę sobie na przykład wyrównać wszystko do środka, czyli jak nawet Państwo zobaczą, jak będę najeżdżał na te kropki, to program za pomocą takich duszków mi powie, co się stanie, jak na tą kropkę nacisnę. Naciśniemy sobie na środkową kropkę, potem w tym momencie tutaj znowu na środkową kropkę. I teraz ja wiem, że ten drugi obiekt jest w środku i on jest wyrównany do tych dwóch linii tutaj. Więc wiem, że on jest na środku. No ale ja bym chciał wyciąć otwór od góry. Żeby to zrobić, wystarczy, że tutaj przy tej pionowej linii nacisnę na tą kropkę na górze i ten obiekt został teraz jakby wyciągnięty na górę. Co teraz musimy zrobić? Możemy teraz sobie to odznaczyć. Teraz musimy zaznaczyć ten obiekt, który jest w środku. Oczywiście mogliśmy to zrobić wcześniej, ja przyznam, że troszkę o tym zapomniałem. Zaznaczamy ten obiekt w środku. Teraz w okienku kształt mamy dwie opcje. Mamy bryła, na którą jak naciśniemy, to możemy na przykład zmienić sobie kolor tego obiektu, ale na razie to nie jest dla nas ważne. I też mamy otwór. Klikamy sobie na ten przycisk otwór i w tym momencie ten obiekt, może tego nie widać dokładnie, ale ten obiekt w tym momencie wygląda mniej więcej tak. Przez to, że on jest wciśnięty w ten fioletowy obiekt, to tego nie widzimy, ale ten obiekt właśnie ma mniej więcej, jest taki transparentny i ma takie paski. To w tym momencie wiemy, że to jest obiekt, który będzie otworem. Już sobie ten obiekt usunę, bo on jest niepotrzebny. Teraz znowu za pomocą zaznaczenia płaszczyzną zaznaczamy oba obiekty. I w tym momencie, jeśli mamy jeden obiekt, który jest
ma tryb otwór i drugi obiekt, który jakby drugi obiekt, który nakłada się na ten otwór, który jest bryłą, czyli ma oznaczony tryb bryła, to w tym momencie, jeśli korzystamy z funkcji zgrupowania, czyli grupuj lub też skrót klawiszowy Ctrl-G, to zobaczymy, że ten obiekt będący otworem zostanie wycięty z tego naszego głównego obiektu. Czyli w tym momencie po prostu powstanie dziura na kubek. Często szkolenia, które robiliśmy, już nawet kończyliśmy na samym po prostu, na samym, w tym samym punkcie, w którym mamy otwór. No ale też, że jesteśmy ambitni, to chcemy mieć to uszko, o które często właśnie tak walczyliśmy i które zawsze chcieliśmy mieć. Pierwsze, co musimy zrobić, to uszko sobie dobrze ustawić. Jak to zrobić? Musimy stworzyć nową płaszczyznę. Tworzenie nowych płaszczyzn w tym programie też jest bardzo przyjemne. Mamy taką funkcję jak płaszczyzna robocza lub też skrót klawiszowy W. Ja jestem bardzo wygodny i leniwy, zawsze korzystam ze skrótów klawiszowych, czyli naciskam sobie W. I w tym momencie za moim kursorem będzie podążać taka jakby dodatkowa, taki kwadrat. Kwadrat ze strzałką. Ten kwadrat ze strzałką jest to, jeśli teraz kliknę w tym miejscu myszką, w tym miejscu utworzy nam się ta dodatkowa płaszczyzna. I to też tak jakby jest ta płaszczyzna robocza, z której korzystaliśmy tutaj, ta niebieska, tylko że ta pomarańczowa to jest taka nowa, przeniesiona w to miejsce. Czyli teraz dowolny obiekt, jaki ustawię, my skorzystamy z obiektu, który nazywa się zaokrąglony dach. Dowolny obiekt, który sobie ustawię, on się będzie ustawiał na tej płaszczyźnie. Czyli mogę go ustawić sobie tutaj i w tym momencie, jak nawet sobie dobrze ustawimy widok, to zobaczymy, że on po prostu przylega idealnie w tym miejscu, w którym sobie wyznaczyliśmy. Czyli teraz wszystkie obiekty, które będziemy dodawać, teraz te wszystkie obiekty, które będziemy dodawać, będą powstawały właśnie na tej płaszczyźnie, jakby w normalnym miejscu, które sobie wybierzemy na płaszczyźnie. Ok, następne, co musimy zrobić, to wyciąć sobie miejsce na to, żebyśmy mogli rzeczywiście przełożyć w to palec. Czyli musimy sobie troszkę zwiększyć ten nasz zaokrąglony dach. Możemy też to zrobić w bardzo prosty sposób. Możemy sobie na przykład złapać dowolną kropkę. Ja już sobie to przetestowałem, jak mówiłem kilka razy. Ja sobie złapię za tą kropkę w tym miejscu. Jeśli nacisnę Shift, to w tym momencie, jak będę przeciągał, czyli złapię za tą kropkę i będę przeciągał tak, to w tym momencie też Państwo zobaczą, że w tym momencie wszystkie wymiary jednocześnie mi się skalują. Czyli powiększam obiekt nie tylko w wymiarze na wysokość, tylko też wszystkie inne strony, ten wymiar się zmienia. Przeciągniemy sobie do wysokości 15 mm. I teraz najprościej będzie nam wyciąć sobie otwór w tym naszym łóżku, ale też możemy jednocześnie, no też nie, jeszcze nie musimy tego robić, możemy zrobić później. Możemy sobie teraz wyciąć w tym naszym łóżku otwór. Możemy to zrobić za pomocą drugiego zaokrąglonego dachu, czyli możemy sobie kliknąć, dodać drugi zaokrąglony dach. I cały czas, jak mamy jakby skupione zaznaczenie na tym drugim zaokrąglonym dachu, to za pomocą tej kropki na dole możemy sobie go wydłużyć. Czyli w tym momencie, jak Państwo w łatwy sposób zauważą, białe kropki, które są na rogach, mogą nam zmieniać dwa wymiary. Jak sobie kliknę na nią, to zobaczą Państwo dwa wymiary, a czarne kropki, które są na bokach, zmieniają nam tylko jeden wymiar. Czyli w tym przypadku długość tego obiektu tylko by nam się zmienia. I znowu powtarzamy operację, którą zrobiliśmy wcześniej, czyli grupujemy sobie, nie grupujemy, tylko pierwszy robimy otwór, czyli zaznaczamy ten środkowy obiekt i w okienku kształt zmieniamy na otwór. Zaznaczamy oba obiekty. Nie musimy też oczywiście tych obiektów zaznaczyć całych, tylko wystarczy, że zaznaczymy sobie jeden i drugi, tylko lekko na nią najeżdżając tą płaszczyzną zaznaczającą. I znowu sobie te dwa obiekty grupujemy. I możemy zobaczyć, że nam zostało wycięte otwór na palec, żebyśmy mogli ten kubek podnieść.
No i teraz możemy sobie to nasze uszko troszkę zmniejszyć, żebyśmy rzeczywiście mogli je w jakikolwiek sposób złapać. Czyli możemy sobie złapać za tą dolną czarną kropkę i spłaszczyć trochę to ucho. No ale nadal to ucho jest w złym miejscu. No i też przydałoby się je obrócić. Czyli możemy sobie złapać za... Tutaj mamy takie strzałeczki. Jak najedziemy na te strzałeczki, też pojawi nam się zegar taki jakby. Nie, dopiero jak klikniemy, przepraszam. Jak klikniemy na te strzałeczki, to pojawi nam się taki jakby zegar. Ojajajaj, źle. O, jak klikniemy i przytrzymamy, to w tym momencie możemy tym naszym obiektem obracać. Co jest warte do powiedzenia, to jest to, że jeśli zatrzymamy nasz kursor wewnątrz tego zegara, to będziemy obracać zawsze o jakąś określoną wartość, czyli tutaj mamy 22,5 stopnia. Dokładnie o taką wartość, czyli w łatwy sposób możemy obrócić to o 90 stopni albo o 180. A jeśli wyjdziemy poza ten zegar, też możemy zobaczyć, że zmienia nam się tutaj jakby obręcz tego zegara. Jeśli wyjdziemy poza ten zegar, to możemy obracać nawet o 1 stopień. OK, czyli obracamy sobie to nasze uszko o 90 stopni. I jedyne, co nam tak naprawdę zostaje do zrobienia, to przesunąć troszkę to uszko niżej, powiedzmy gdzieś tutaj. No i możemy sobie jeszcze jakoś ładnie ustawić. OK, mamy dobrze ustawione uszko. Myślę, że też zaraz będziemy mogli je wyrównać. Tylko żeby je pierw wyrównać, musimy zakończyć i wyłączyć tą pomarańczową przestrzeń roboczą. Płaszczyznę, dokładnie, nie przestrzeń. Płaszczyznę roboczą. Żeby to zrobić, klikamy ponownie na płaszczyznę roboczą lub też skrót klawiszowy W i w dowolnym miejscu tak naprawdę klikamy i ta płaszczyzna robocza pomarańczowa zostanie wyłączona i wrócimy do tej naszej pierwszej niebieskiej. Teraz możemy sobie te oba obiekty zaznaczyć i znowu skorzystać z funkcji wyrównaj, czyli na przykład tutaj kliknąć na tą kropkę i nam się wyrówna idealnie na środku tego kubka. No, chyba nie najładniej to wygląda, czyli rzeczywiście można jeszcze troszkę z tym uszkiem sobie tutaj pokombinować, ustawić je tak, żeby pasowało. O, teraz jest dobrze. Możemy też sobie zmienić kolor tego, oczywiście tych wszystkich obiektów, które tutaj mamy, tak jak już wspominałem. Czyli nawet jeśli zaznaczymy sobie obiekt, w tym okienku kształt, który mamy, mamy kółeczko bryła i w tym kółeczku bryła możemy sobie zmienić na przykład kolory naszego kubka. Jeśli byśmy chcieli na przykład ten kubek wydrukować, to tutaj też trzeba zaznaczyć, że musielibyśmy też te dwa obiekty ze sobą zgrupować. Żeby je zgrupować, zaznaczamy oba, korzystamy z funkcji grupuj i w tym też momencie ten kubek otrzyma jeden kolor. Możemy to w łatwy sposób zmienić w okienku, gdzie mieliśmy wcześniej, zmienialiśmy kolor. Mamy taką funkcję jak wielokolorowe. Jak sobie na to naciśniemy, to ta grupa już przestanie mieć jeden kolor, tylko rzeczywiście będą różne kolory, które były wcześniej nadane w tej grupie. No dobrze, no to mamy nasz kubek. W tym momencie, jeśli ktoś z Państwa jest w naszym programie, to w łatwy sposób możemy sobie kliknąć na eksportuj. Wyeksportuj, możemy sobie wyeksportować ten kubek do pliku STL, czyli możemy to od razu rzucić na drukarkę i zacząć drukować. No dobrze, tak naprawdę to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Jeśli się pojawią jakieś pytania, można jeszcze, jak zaokrąglić krawędzie? Możemy zaokrąglać krawędzie, z tego, co mi się wydaje, tylko
teraz to już... Możemy zaokrąglać krawędzie, tylko musimy to rzeczywiście zrobić na początku, zanim połączyliśmy te obiekty ze sobą. Chociaż jeszcze zaraz potwierdzę. Chyba tak. Jak na przykład dodaliśmy prostopadłościan, to mamy taką funkcję jak promień. Ona rzeczywiście nie jest nazwana najlepiej i zbyt intuicyjna, ale w tym momencie możemy sobie te krawędzie tutaj zaokrąglić. I to powinno działać przy większości obiektów. No niestety takiej funkcji jak w programie Fusion 360 albo 1.2.3D Design, jak Fillet, to niestety nie ma, no bo to jednak jest program dla dzieciaków, czyli te wszystkie takie funkcje zostały bardzo mocno okrojone. Aha, z też takich ciekawych funkcji, to może jeszcze zanim skończymy tak w pełni, jest jedna taka bardzo ciekawa funkcja, którą akurat moja córka po prostu uwielbia, jak jej tylko pokazałem tą funkcję, to przestała cokolwiek innego robić. Mamy taką funkcję jak Scribble, tutaj po prawej stronie, taki mały zygzaczek. Jak na niego naciśniemy, już rzucimy go na dowolną płaszczyznę, to w tym momencie tak jakby wchodzimy do trybu rysowania. Możemy sobie dowolną rzecz narysować, na przykład... Patryk, co mam narysować? Nie, długopis? Nie, dobrze. Możemy sobie dowolną rzecz narysować, na przykład możemy sobie narysować, powiedzmy, trójkąt. I w tym momencie też, tutaj w prawym górnym rogu mamy podgląd, ten trójkąt też staje mi się obiektem 3D, czyli ja mogę sobie nawet cokolwiek dorobić do tego trójkąta. Jak nacisnę sobie przycisk gotowe w prawym dolnym rogu, to w tym momencie z tego, co ja sobie narysowałem, powstał szybki obiekt 3D według mojego szkicu. Czyli też taka całkiem fajna funkcja, jeśli chcemy mieć jakiś obiekt, którego tutaj nie ma i byśmy chcieli coś na szybko zrobić, to możemy sobie właśnie za pomocą tego szkicowania, że tak powiem, coś szybkiego i łatwego zrobić. No dobrze. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Tak jak już mówiłem, jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to ja myślę, że jeszcze jakieś 5-10 minut tutaj będę i będę mogę odpowiadać na pytania, jeśli się jakieś pojawią. A jeśli pojawią się jakieś pytania później albo w trakcie korzystania z programu, no to oczywiście można do nas pisać na nasze maile. Jeśli na przykład Państwo nie znają akurat mojego maila, to można napisać pewnie do Klaudii, ona od razu przekaże do mnie, więc zawsze z nami jakiś kontakt jest. Pytanie się pojawiło. Jak się kolor zmienia? Już. Dziękuję Patryku. Patryk mi tutaj rzucił, że pojawiło się pytanie. Jak naciśniemy na obiekt, w prawym górnym rogu pojawi nam się, tak jak jeszcze tutaj pokazuję, pojawia nam się takie okno kształt i mamy też takie kółko kolorowe z napisem bryła. Jak sobie tutaj naciśniemy, to możemy sobie kolor zmieniać. Tak, jeśli chodzi o tekst, też jest całkiem prosta sprawa, to ja może tak na szybko pokażę. Możemy sobie dodać jakiś prostopadłościan. Na tym prostopadłościanie możemy utworzyć tekst, czyli możemy sobie skorzystać z płaszczyzny roboczej, żeby mieć od razu ten tekst na górze tego obiektu. Możemy dodać tekst. W miejscu możemy wpisać test, na przykład, nie weszło, test, o. I też jeśli ten tekst zaznaczymy jako otwór, włączymy płaszczyznę roboczą, żeby nam było łatwiej, zaznaczymy go jako otwór, wsuniemy go do naszego obiektu i znowu, jeśli te dwa obiekty zgrupujemy, no to w tym momencie ten napis zostanie po prostu wycięty w tym otworze, tylko w tym obiekcie. I z takich dobrych informacji, to tutaj działają polskie znaki. Wiem, że pamiętam, że przy przypadku 1.2.3D Design i Fusion 360 to był bardzo duży problem, że jednak nie mamy polskich znaków. No dobrze, widzę, że już dalej pytań nie ma, to ja jeszcze raz Państwu dziękuję za uczestnictwo dzisiaj, że Państwo z nami byli. Mam nadzieję, że program się spodobał i że spróbują Państwo go wprowadzić u siebie. Tak jak mówiłem,
Jak będą jeszcze jakieś pytania później, to można do nas pisać. Więc nic nie pozostaje mi innego, jak życzyć Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia może na następnym webinarze. Też tak jak ja mówiłem i Ania, jeśli mają Państwo jakieś pomysły na webinar, można do nas pisać. Postaramy się przygotować i też zrobić taki webinar dla Państwa. Dziękuję bardzo, do widzenia.